Katan Junior pokazuje przykładową rozgrywkę dla dwóch osób. Rozstawienie. Kładziemy nasze pionki na odpowiednich polach. To są nasze fortece. Tu są nasze statki. Plansza jest dwustronna. Ilość papug oznacza ilość osób w danej grze. Dostajemy takie płytki, odpowiednie papugi. I tu są cenniki. Wybudowanie fortecy, ile kosztuje, wybudowanie statku. I prosiła o pomoc Koko. Ten, który prosi o pomoc Koko, otrzymuje taki żeton, taka papugi. I tutaj jest na przykład przegonienie czarnodziubego, czyli gdzieś w tego ptaka przestawiamy. Dzięki temu, tu tam gdzie go postawimy, to bierzemy dwa zasoby danego rodzaju, a później blokujemy te pole, że z tego pola, gdzie stoi ten czarnodziuby, to nie będziemy mogli zasobów brać. Potem są jeszcze takie żetony budowy, w którym możemy zbudować dany statek lub twierdzę, lub za darmo dostać dane zasoby z tego koko. Ten, który ma więcej tych żetonów koko, to ten ma prawo postawić na miejscu tej twierdzy czarnodziubego swoje zamczysko, swoją twierdzę. Jak mamy tyle samo, to musimy ją ściągnąć. Ten znowu, kto będzie miał więcej, to znowu ta druga osoba może postawić. No wygrywa ten, który wszystkie swoje zamki postawi na planszy. Stawiamy je tak, że tak, jest najpierw jest zamek, statek wyprodukowany, potem znowu zamek, znowu statek i tak dalej. Jak zasoby pozyskujemy? Zasoby pozyskujemy z kostki. Jeden to są miecze, dwójki to jest wełna, trzy to są drewna, cztery kokosy, no trzy to też kokosy. W każdym razie, no taka cyfra, jaka wypada, z takimi wszystkimi zasoby, ale musimy obok mieć swoją twierdzę. Czyli przykładowo, jak tu mam twierdzę, padnie jeden, to dostaję jedną szablę. Ale jak na przykład wypadnie, nie wiem, trójka, to dostaję wtedy drewno, a fioletowy dostaje kokosa. Jakbym miał więcej swoich zameczków przy danym polu, to dostaję więcej zasobów. Co jeszcze? Chyba wszystko. No tu na razie. Aha, zaczynamy. Z czym zaczynamy? Z drewnem zaczynamy, z szablą. Są koła ratunkowe z boku. Możemy wymieniać sobie raz na turę jeden na jeden żeton. Tego dajemy, na przykład biorę sobie owcę, jak mi jest potrzebna. Lub możemy wymieniać z banku, ale z banku musimy. A do czego jest nam owca potrzebna? Owca jest nam potrzebna na przykład, żeby wybudować sobie taki zamek jedna i żeby ten, żeby wybudować statek. To jest z wełna potrzebna nam z owcy. Lub możemy wymieniać z bankiem, ale wtedy możemy wymieniać na przykład 2 do 1, czyli daję 2 drewna i biorę jeden jakiś zasób, który tam potrzebuję. To by było to. I chyba już wszystko, wydaje mi się, jest powiedziane. Gra jest prosta, gra jest przyjemna, gra jest bardzo kolorowa i ładnie wykonana. Dzięki.